Mariusz, co ty robisz tu na FIBO i powiedz mi, z kim ty walczysz dzisiaj? Moim zawodnikiem jest Ryan Clark. Dzisiaj będę z nim w ogóle pierwszy raz walczył. Mistrz Stanów Zjednoczonych. Oglądałeś jego walki gdzieś w internecie, coś tam? Tak, dostałem jeden filmik, ale to właściwie taki bardziej treningowy. Ale tak. Może powiedzmy tak, ja zadam tobie więcej pytań. Co poprawiło się w twojej techniki, powiedzmy, w kierunku ataku, a nie kontrataku i zatrzymania? Znaczy, wiesz, że to jest twoja najsłabsza strona w tej chwili. Wiem, czuję się. Dysponujesz zawsze bardzo dużą siłą, nie masz w ogóle techniki startu i nie masz wypracowanego szybkiego startu. Jeżeli ja mówię o techniki startu, bo start to jest równocześnie nie tylko ready go i komentaj, ty coś robisz, a jeszcze to jest technika, jak ją to robi. To jest twoją słabą stroną. Czy uważasz, że na przykład z Ryanem Clarkiem możesz wygrać, skoro człowiek dysponuje szybkością jakąś? Znaczy ja powiem tak, szybko startuję z osobami, które mają słaby nadgarstek, no to wtedy mi się udaje. Jeżeli ktoś ma bardzo silny nadgarstek, no to wtedy już niestety muszę czekać, aż ktoś zaatakuje i wtedy ewentualnie bronię się i wyciągam takiego przeciwnika. Chyba, że ty wiesz, że tracisz przy tym masę siły, a przede wszystkim przewagę. Czyli twoja technika wygląda wtedy typowo siłowo, a nie technicznie. Ty po prostu tracisz, ty idziesz większym oporem, nie robisz tego tak jak to robią, jakby to powiedzieć. Ludzie szybkością nadrabiają braki, ludzi, które startują siłowo, akurat nie mają szans, tylko mają jedną możliwość startować siłowo. Wiem, to jest moja słaba strona już od dawna. Nie potrafię, nie mogę, a poza tym sprawia mi ogromny ból, szybki atak. Także nie jestem w stanie atakować szybko swoich przeciwników. Dlatego niestety. A kim jest, kto jest twoim sparring partnerem? Jak trenujesz w tym kierunku? U mnie w klubie jest tak wyrównany poziom, że w tej chwili mogę powiedzieć, że jest wielu sparring partnerów. Dariusz Muszczak, Luzjan Cudała, Wojciech Piętak, Nathan Kajdas, Bartłomiej Bednarski. To są wszyscy ci zawodnicy, którzy naprawdę dysponują sporą siłą, mają różne style walki, różne dłonie. No i z nimi wszystkimi sparuję na co dzień. Każdy ma swój styl walki i inna siła. I przy nich wszystkich mogę poprawiać swoje słabe strony. Ale tak jak mówię... Czy próbowałem zmienić techniki? Tak, próbowałem po ostatniej kontuzji, jakiej doznałem na Pucharze Polski w grudniu w zeszłym roku, to teraz już nie mogę walczyć swoją wtedy najlepszą stroną. Jakim teraz walczę, po prostu jest trochę inny, lecz może trochę być podobny, ale zupełnie inaczej, w innym kierunku siłę przenoszę. Więc no, zanim się ta kontuzja całkowicie zagoi, to jeszcze trochę minie. Dobra, drugi pojedynek będziesz miał dzisiaj z kim? Jeżeli chodzi o prawą rękę, to wszystko zależy od tego, czy wygram tą pierwszą walkę, czy przegram. Trudno mi powiedzieć. Wiem już, że również z tym samym zawodnikiem walczę jutro na lewą rękę. Na lewą rękę, z tym samym, tak? Powiedzmy, co się zmieniło w momencie, kiedy twoje walki były stałe pokazywane na Eurosporcie. Czy coś się zmieniło na przykład w jawożni, czy na przykład są jakieś efekty rozpoznawalności, nie wiem, czegoś innego? Czy na pewno jest tak, bo mogę zobaczyć, co u siebie na przykład w pracy pracuje w zakładzie, w którym pracuje tam około 1000 osób i podchodzą do mnie czasem osoby i mówią, że widzieli mnie w telewizji, że fajne walki i w ogóle. Jeżeli chodzi o moje miasto rodzinne Sosnowiec, no to tu jest troszeczkę większy problem, ponieważ no, jest to ogromne miasto w porównaniu do Jaworzna, jednak w Jaworznie już jestem znany od wielu lat. No i tam jest taki... Właściwie już jakiś czas byłem rozpoznawalny. No, się promuje ten powoli sport i ja jako osoba, ale jeszcze nie na tyle, żeby być wśród normalnych ludzi rozpoznawalny. A powiedzmy, możemy dzisiaj powiedzieć, kto organizuje Mistrzostwa Europy w przyszłym roku? No, jeszcze dzisiaj nie możemy tego powiedzieć. No, cały czas... na ten temat. Więc pamiętajcie, że na FIBO jeszcze
jeszcze nie zapadła decyzja, gdzie będą mistrzostwa Europy w przyszłym roku, ale tak po cichu powiem, że będą w Polsce, prawda? Więc to jest najważniejsze. No, mam tutaj, sam chcę się przyłożyć do kilku tematów, tak, do poruszenia tych rozmów z różnymi miastami.